Wczoraj staraliśmy się z pomocą Ducha Świętego rozwiązać, albo inaczej, stanąć przed tą wielką tajemnicą niepokalanego poczęcia i zrozumieć różnicę pomiędzy Maryją niepokalanie poczętą, a niepokalanym poczęciem, które to będzie miało moc całkowitego zmiażdżenia mocy piekielnych, szatana, dzieł diabła na świecie, szczególnie w czasach ostatecznych. I wiemy o tym, że niepokalane poczęcie to jest Ojciec i Syn i Duch Święty w Maryi, który przyjdzie na świat zmiażdżyć głowę węża w ostateczny sposób. I wtedy triumf niepokalanego serca będzie widoczny na całym świecie. Jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli tą niesłychanie prostą zasadę, którą pokazuje nam Bóg. Bóg uczynił sobie Maryję jako swój raj, aby w niej zamieszkać. I zaprasza każdego z nas, abyśmy dokładnie to samo zrobili. Zamieszkali w Maryi. Tak jak mówiłem wcześniej, jest duża różnica pomiędzy tym, jeśli się z kimś tylko rozmawia, albo nawet mówi jakieś modlitwy, a mieszka w kimś. Myślę, że zakochani też w jakiś sposób łapią, o co chodzi w kontekście zamieszkania w kimś. Jeśli naprawdę w kimś mieszkasz, to inaczej nieustannie żyjesz życiem tego, kogo kochasz. Cały czas martwisz się, pytasz, rozmawiasz, tęsknisz, cały czas chciałbyś być online z tym kimś. To jest takie mieszkanie w kimś, nie tylko rozmowa, ale mieszkanie w kimś. Żeby ani jednej sekundy, ani jednej minuty, ani jednej godziny nie tracić, kiedy jesteśmy osobno obok siebie. Mieszkać w kimś to 24 na dobę być w kimś. W bardzo intymny sposób. I do tego zaprasza nas Trójca Święta. Święty Augustyn, jeden z największych świętych Kościoła, ojców i doktorów Kościoła, mówi dokładnie coś takiego, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni, by stać się na podobieństwo Syna Bożego. W tym świecie, tak jak On, mamy żyć zamknięci w łonie Maryi, gdzie przez tę dobrą Matkę jesteśmy strzeżeni, karmieni i wzrastamy, dopóki nie zrodzi nas ona do chwały nieba. A więc to jest nasza naturalna atmosfera życia, naturalna atmosfera oddychania, naturalna atmosfera przeżywania każdej chwili dnia i nocy. Ona. Ojciec Święty Jan Paweł II, mówi w Loreto do młodzieży w 1995 roku bardzo podobne słowa. Wsłuchajcie się. Maryja jako Matka Boga jest domem zamieszkanym przez Jezusa, który stał się człowiekiem. Jezus znalazł w niej swoje mieszkanie. Jezus, który ma dziś na ziemi niezliczoną ilość braci i sióstr. Mieszkaniem Boga jest Maryja. Mieszkaniem każdego z nas jest Maryja. Mamy czuć się i mieszkać w niej jak w domu, jak w świątyni, jak w życiodajnej atmosferze pełnej ciepła, pokoju i miłości. Chodzi o to, aby tak naprawdę nieustannie wracać myślą, świadomością, wiarą, wyobrażeniem, że mieszkamy w niej. Kochani, dużo by o tym mówić. Myślę, że to jest kwestia tego, aby każdy z nas praktykował to codziennie, starał się nieustannie żyć Bożą obecnością Trójcy Świętej w sobie, jednocześnie mieszkać w Maryi. Tu chodzi bardzo o taką prostotę, żeby nie komplikować, żeby jednym takim spojrzeniem wiary ogarniać te dwie rzeczywistości. Ja w Maryi, Maryja, a we mnie Trójca Święta. Mówiliśmy wczoraj, że Maryja jest bardzo oczarowana tym, że Ty chcesz żyć w niej. Chcesz się z nią zaprzyjaźnić. Chcesz ją zapraszać nieustannie do swojego życia. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, jak bardzo widząca z Medjugorje przeżywała i przeżywa przyjście Matki Bożej i jej pokorę. Że to ta widząca ma przekonanie, że to ona w tej relacji z Maryją jest jak królowa wszechświata, a Maryja jest nią. Ona potrafi tak niesamowicie dawać nam poczucie wartości.
tak niesamowicie mieć taki szacunek do nas, do najmniejszego, do najbardziej pogardzanego, lekceważonego, odrzuconego. Ona, kiedy przychodzi, nie jest wyniosłą królową. Jest najpokorniejszą dziewczyną, która jest królową nieba i ziemi dzięki temu, że jest najpokorniejsza. Pamiętacie, takie są objawienia Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku. Ta Matka Boża objawiła się jako księżniczka aztecka. Brązowe oczy, brązowe włosy, ubiór księżniczki azteckiej. To jest zresztą ciekawe, że Matka Boża w różnych częściach świata lekko inaczej wygląda. W sensie ma inne włosy, kolor włosów, kolor oczu. Jest inaczej ubrana, tak jakby chciała dostosować się do tych, do których się objawia. I tam właśnie objawiła się Guadalupe jako księżniczka indiańska, księżniczka aztecka. I bardzo ciekawe jest to, że objawiła się Juanowi Diego, który był wielkim prostaczkiem, ostatnim w swoim plemieniu, lekceważonym, pogardzanym, wyśmiewanym, z kim nikt się nie liczył, z nim się nikt nie liczył. I Maryja, kiedy objawia się jemu, nazywa go mój najmłodszy i najdroższy syn. Co jest tym dziwnego? To jest forma, którą Indianie, Aztekowie, zwracali się tylko do swojego najwyższego króla. Mój najdroższy i najmłodszy syn. Największy podziw, największy szacunek dla króla. I Matka Boża, która objawia się temu panowi Diego, który w oczach wszystkich jest ostatnim ze wszystkich ludzi, Maryja patrzy na niego i mówi: jesteś dla mnie jak król. Jesteś dla mnie jak król. I zwracam się do ciebie jak do króla. Z najwyższym szacunkiem. Ona jest niesamowita, naprawdę. Jest tak ważne, aby przeżywać z nią i w niej pełen pokój serca. Żeby wyjść poza to zamartwianie się, poza te troski codziennego życia. Mamy dużo problemów, dużo cierpień. Różne sytuacje nas przygniatają, niszczą. Ale Maryja cały czas, w różnych częściach świata, kiedy się objawia, mówi, że kiedy jestem z Tobą, proszę Cię, żebyś przestał się martwić. Żebyś przestała się troszczyć. Matka Boża, zobaczcie, jakie piękne słowa mówi Juanowi Diego. Nie bój się tej choroby, ponieważ on był lekko załamany, bo jego wujek umierał na jakąś ciężką, nieuleczalną chorobę. Był bardzo zmartwiony. Matka Boża mówi do niego: nie bój się tej choroby, ani żadnej innej choroby, ani niczego, co ostre i bolesne. Czy nie jestem tu ja, Twoja matka? Czy nie jesteś w moim cieniu i w mojej opiece? Czy nie jestem źródłem Twojej radości? Czy nie jesteś w zagłębieniu mego płaszcza, w skrzyżowaniu moich rąk? Niechaj nic Cię nie martwi, ani nie niepokoi. W jakiejkolwiek jesteś sytuacji, cokolwiek trudnego przeżywasz, Maryja cały czas i zawsze mówi Ci: przestań się niepokoić, przestań się martwić, przestań się zbytnio troszczyć, przestań rwać włosy z głowy, uspokój się. Czy nie jestem Twoją matką, która jest przeniknięta wszechmocą Boga? Czy nie jestem matką, którą Bóg zawsze wysłuchuje? Przestań więc się martwić, przestań więc się troszczyć. Jedne z najciekawszych objawień Matki Bożej w XX wieku były w Kibeho, w Afryce. Matka Boża objawiała tam się kilkoro młodym ludziom i na początku tych objawień zdobywała zaufanie widzących. Jeden z nich, Segatasia, mówi o swoim pierwszym spotkaniu z Maryją. Ukazała mi się w śniącej mgle białego światła, unosząc się przede mną w powietrzu. Spróbuję w moich marnych słowach wyrazić przynajmniej w przybliżeniu, jak wyglądała. Z początku widziałem samo światło, delikatne i ciepłe. Czułem, jakby trzymała mnie w swych ramionach i kołysała tak, jak robią to matki.
Wydawała się delikatna i łagodna jak gołębica. Miała na sobie długą, nieskazitelną białą suknię zrobioną z jednego kawałka tkaniny. Suknia nie miała szwów i sięgała jej stóp. W talii przepasana była niebieską szarfą, a jej głowę zakrywał welon w kolorze perłowym, spływającym do ramion. Nie przekazała mi żadnego przesłania dla świata, kiedy objawiła mi się pierwszy raz. Nawet nie pamiętam, czy poza tymi kilkoma słowami powiedziała na powitanie coś jeszcze. Wiem tylko, że przez cały czas, który spędziłem z nią tamtego dnia, dawała mi nieustannie odczuć, jak bardzo mnie kocha. Choć unosiła się nade mną, czułem, jakbym przez cały czas był w jej kochających ramionach. A gdy mnie tak trzymała, przestały istnieć wszelkie zmartwienia, kłopoty i troski. Jeszcze raz podkreślam to jest moje podkreślenie. A gdy mnie tak trzymała, przestały istnieć wszelkie zmartwienia, kłopoty i troski. Dlaczego to jest tak ważne? Bo to jest papierek lakmusowy tego, czy naprawdę jednoczymy się z nią, jednoczymy się z Bogiem na modlitwie, czy to jest tylko klepanie paciorków, czy to jest tylko powierzchniowe mówienie do Boga, ale nie łączymy się z Jego sercem. Dlatego, że problem jest największy, problem jest naszym Bogiem. Jakże często tak się modlimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, co się dzieje z moim dzieckiem? Boże, tracę pracę. Boże, jak zapłacę rachunki? Boże, ukradnij mi samochód. Boże, co się stało? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż mi, proszę Cię. No nie. Bo wtedy problem jest Twoim Bogiem. Od początku do końca wywyższasz na modlitwie swój problem. W ogóle nie łączysz się z Bogiem. Cały czas jesteś połączony ze swoim problemem. To jak Pan macie wysłuchać? Pamiętacie, mówiliśmy o tym w zeszłym roku. Słowa do Ojca Dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij. Powinny być studiowane codziennie przez nas. Jako nauka totalnego zaufania Jezusowi. Tam Jezus mówi bardzo wyraźnie. Martw się czymś, kłopoczysz, troszczysz, coś Ci powoduje, że sen z powiek schodzi, nie możesz spać. Zamknij oczy i powiedz, Jezu, Ty się tym zajmij. Ja się uspokajam. Jest coraz gorzej po tym, co powiedziałeś? Zamknij oczy i jeszcze głębiej, jeszcze piękniej, jeszcze mocniej powiedz, Jezu, Ty się tym zajmij. Ja się uspokajam. To jest tak ważne. Bo inaczej, kiedy nie mamy pokoju serca, żyjemy w ciągłym niepokoju. Kompletnie nie słyszymy Boga. Nie odczuwamy Jego miłości. Boimy się, że On nam nie pomoże. Ciągle jesteśmy na powierzchni naszych lęków i strachów, które przepalają się przez naszą głowę i nasze serce. A gdy mnie tak trzymała, przestały istnieć wszelkie zmartwienia, kłopoty i troski. Ona jest najbardziej kochającą matką na świecie i nigdzie tak bardzo nie chciałbym przebywać jak w jej ramionach. Kiedy opuściła mnie, by mógł powrócić na ziemię, chciało mi się tylko płakać. To jest bardzo ciekawe, kiedy Bernadecie zakończyły się objawienia w Lourdes, pytano ją, co jest Twoim największym marzeniem. Ona mówi, największym moim marzeniem jest umrzeć. Jak najszybciej. Pytają, dlaczego? Żeby znowu ją zobaczyć. Żeby znowu ją zobaczyć. Jesteśmy tak szczęśliwi w jej ramionach, ale kiedy wychodzimy z jej ramion, zaczynamy się gubić. Zaczynamy być nie sobą. Diabeł zaczyna nas naprawdę kręcić wtedy i może być naprawdę źle. Kochani, Maryja nie tylko porywa swoją urodą, nie tylko powoduje, że ludzie wpadają w zachwyt, w ekstazę, widząc, jak ona wygląda. Maryja chce być bardzo znana w takich najprostszych rzeczach, najprostszych czynnościach i najprostszych czułościach w największej zażyłości. Na przykład, Maryja bardzo lubi nas całować. Bardzo lubi nas całować. Więc naszym zadaniem jest po prostu pozwolić się, aby ona nas całowała. Przypomina mi się świadectwo
jednej z widzącej, Wicki, mówi tak, że Matka Boża szczególnie całuje pięknym pocałunkiem, jak to robią chorwackie kobiety, w dwa policzki trzymając za rękę, w dniu urodzin widzącej z Medjugorje. I Wicka mówi coś takiego. Rozumiesz, kiedy wiesz, że zbliżają się twoje urodziny i że Maryja cię pocałuje, zaczynasz liczyć dni. Jeszcze miesiąc, jeszcze 25 dni, jeszcze 10 dni. Rano pierwsza myśl po obudzeniu, żeby to było już. I im bardziej ta chwila się zbliża, tym radość jest większa. W dniu urodzin radość jest tak wielka, że nie umiesz jej umieścić. Zaczynasz liczyć godziny. Nie potrafię znaleźć słów, żeby ci opisać, jakiego szczęścia się wówczas doświadcza. Tego nie da się wytłumaczyć. Myślisz, że to będzie normalny pocałunek, ale nie. Całe serce jest poruszone. Myślisz, że tego szczęścia, tego pokoju nie da się pomieścić w sercu. Kochani, wiecie dobrze jednak o tym i też dzisiejsze wspomnienie o tym mówi, że nasze życie nie składa się tylko z radości, szczęścia, uniesień, ale składa się też z cierpienia. Dzisiaj wspominamy Matkę Boską Bolesną. Ale chcę wam pokazać też teraz pewien rys jej charakteru, osobowości, kiedy ona zaczyna mówić o cierpieniu. To nie jest tak, że wyniosła królowa Berlę, mówi, teraz będziesz cierpieć. Teraz przyjmij to cierpienie. Nie. Ona wie, jak bardzo boimy się cierpienia. Ona wie, jak nie chcemy cierpieć. Ona wie, jakie cierpienie często sprawia spustoszenie w nas. Ona wie też, że często cierpienie będzie powodować przeklinanie Boga. Ponieważ będziemy oskarżać Boga o to, że to On jest sprawcą naszego cierpienia. Jedna z największych mistyczek XX wieku, Natuzza Evola, która była stygmatyczką, ofiarowała swoje cierpienie, stygmatów, które nosiła i wielu, wielu innych cierpień, biorąc na siebie cierpienia innych ludzi. Kiedy zapytano ją, dlaczego nie podzielisz się z innymi, albo inaczej, dlaczego Jezus nie podzieli się z innymi twoim cierpieniem, żebyś ty tak nie cierpiała? Ona wtedy spojrzała na tego, który pytał o to i powiedziała, bo Jezus was się boi. Co to znaczy, Jezus was się boi? Ponieważ jeśli da wam trochę cierpienia, to wy od razu wejdziecie w bunt przeciwko Niemu. Od razu zaczniecie Go przeklinać, swój los, życie. Będziecie wściekać, dlaczego ja, za jakie grzechy? Jezus was się boi. Więc dobrze jest, jak jest. A ci, którzy naprawdę są w Nim zakochani, chcą się upodobnić do Niego nie tylko w chwale, w cudach, w wielkich znakach, w entuzjazmie zwycięstwa, ale też w krzyżu, w cierpieniu. I tutaj ma bardzo mało przyjaciół, którzy chcą być z Nim w Jego krzyżu. Kiedy Maryja przyszła do siostry Faustyny, ona opisuje to tak. Była smutna. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Oczy miała spuszczone na ziemię. Dała mi poznać, że ma mi coś do powiedzenia, ale z drugiej strony jakby nie chciała mi o tym powiedzieć. Kiedy to zrozumiałam, zaczęłam prosić Maryję, żeby im powiedziała i żeby spojrzała na mnie. W jednej chwili spojrzała na mnie Maryja serdecznym, ciepłym uśmiechem i powiedziała: będziesz miała pewne cierpienia. Czy chcesz je przyjąć? Ja zawsze będę z tobą. Przytuliła mnie do swego serca i powiedziała: ja zawsze współczuję z tobą. Zobaczcie, chwyćcie ten charakter. Jej, jak ona jest delikatna, jaka subtelna, nawet wtedy, kiedy mówi nam o cierpieniu. Jak bardzo by nie chciała, żebyśmy cierpieli, ale nieraz to cierpienie jest konieczne dla jakiejś bardzo ważnej sprawy, jakiegoś wzrostu, ofiarowywania za kogoś. Ale zawsze z taką delikatnością i nienaruszaniem wolnej woli. Czy chcesz przyjąć? Zawsze tak. Nigdy masz przyjąć. Musisz przyjąć. Nigdy. Objawienia Matki Bożej w Kibeho były od początku
bardzo radosne. Matka Boża, kiedy objawiała się tym młodym ludziom, wiecie, Afryka, roztańczeni, rozśpiewani wszyscy, bardzo często razem z nimi śpiewała, tańczyła, bawiła się. Pamiętam, pozwólcie kochani, że przeczytam jeszcze jedną rzecz, bo to wprowadza nas w takie, wiecie, studiowanie, może to jest studiowanie, brzydkie słowo, w takie przeżywanie i coraz bardziej pogłębianie charakteru i osobowości Maryi. Wtedy o wiele łatwiej jest z nią budować taką zażyłość, wiedząc, jak ona się zachowuje, jak wygląda, co mówi, jak reaguje na pewne sytuacje. Posłuchajcie. Maryja zawołała mnie po imieniu, ale byłam zbyt zawstydzona i przestraszona, żeby na nią spojrzeć. Zawołała mnie ponownie, ale wciąż nie podniosłam na nią wzroku. Zapytała więc: córeczko, o co chodzi? Dlaczego nie spojrzysz na mnie, gdy cię wołam? Stała wciąż w milczeniu ze spuszczoną głową. Córeczko, dlaczego nie patrzysz na swoją mamę? Nie przestawała pytać. Wreszcie wyznała mi, że nie byłam wobec niej uczciwa i nie spełniła mi prośby. Lecz Matka Boża jest tak skora do wybaczania, że od razu odpowiedziała: nie bądź buchtaskiem, córeczko. To nic nie szkodzi. Spójrz na mnie. Ale gdy w tamtej chwili podniosłam na nią wzrok, wcale na mnie nie patrzyła. Znowu pomyślałam, że jest ze mnie niezadowolona. Patrzyła na kwiaty moich stóp, ale nie na mnie. Zawołałam do niej, ale wciąż spoglądała na kwiaty. Gdy spytałam, dlaczego mnie ignoruje, odrzekła: przepraszam, córeczko. I popatrzyła prosto na mnie z najpiękniejszym uśmiechem. Powiedziała: zapatrzyłam się, wiesz, na moje śliczne dzieci, które tak pięknie tańczą i śpiewają dla mnie. Uwielbiam, gdy moje dzieci bawią się tak niewinnie. Zrozumiałam wtedy, że Maryja patrzy na coś, czego ja nie dostrzegam. Powiedziałam więc, że zawsze, kiedy z nią rozmawiam, dookoła widzę tylko kwiaty i poprosiłam, żebym choć raz podczas jej wizyty mogła ujrzeć ludzi zgromadzonych w kibechu. Dobrze, córeczko, odparła i natychmiast ujrzałam, jak moje szkolne koleżanki tańczą i śpiewają przede mną. Zobaczyłam także, że Maryja przyłączyła się do nich, śpiewając i tańcząc. One jej nie widziały, ale ona stała pomiędzy śpiewającymi i tańczącymi dziewczynami, uśmiechając się ciepło i wyciągając do nich ręce, przyjmując dar tańca i muzyki. Była bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Ale z biegiem czasu objawienia Matki Bożej w Kibeho zaczynały mieć inny ton. Było coraz poważniej, ponieważ Matka Boża zaczęła widzieć coś, co starała się przekazać ludziom w Kibeho, ale oni tego do końca nie zrozumieli. Tego dnia dla mnie siła wizji od początku wydawała się inna. Gdy widząca wpadła w ekstazę, otworzyła swe serce przed Maryją, śpiewając jej na powitanie piosenkę. Jednak Maryja przerwała jej po pierwszych trzech słowach. Jestem zbyt smutna, by słuchać piosenek moich dzieci, powiedziała dziewczynie. Widząca zaczęła śpiewać jeszcze raz, aby pocieszyć Maryję, ale ta znowu jej przerwała. Wizjonerka 7 razy rozpoczynała swoją piosenkę i 7 razy nie zdołała jej dokończyć. Była zupełnie zbita z tropu. Przecież Maryja zawsze lubiła słuchać piosenek swych dzieci i nigdy im w ten sposób nie przerywała. Widząca powiedziała, że gdy spytała Maryję, dlaczego nie chce słuchać swych ulubionych piosenek, po twarzy Maryi przebiegł skurcz bólu, a jej oczy wypełniły się łzami. Po kilku minutach ponurej ciszy Maryja zaczęła głośno płakać. Dlaczego płaczesz, kochana? Zapytała przejęta i przestraszona wizjonerka. Dlaczego pozwalasz mi patrzeć na twoje łzy? Co one znaczą, Maryjo? Rani mnie twój smutek. Na te słowa Maryja wybuchła jeszcze większym płaczem. Maryjo, proszę, błagała wizjonerka, dlaczego mi nie odpowiadasz? Nie zniosę tego płaczu, proszę, nie płacz. O Maryjo, nie mogę nawet cię dosięgnąć, by cię pocieszyć, bo otrzeć twoje łzy. Co takiego się stało, że jesteś taka smutna? Nie pozwalasz mi śpiewać, nie chcesz ze mną rozmawiać. Proszę cię, Maryjo, nigdy wcześniej nie widziałam twoich łez. Twój płacz mnie przeraża.
I wreszcie Maryja odpowiedziała zdenerwowanej nastolatce. Poprosiła ją o zaśpiewanie pewnej szczególnej piosenki. Do 20 tysięcy ludzi, którzy słuchali słów zatroskanej Alfonsine, wizjonerki, ale nie słyszeli głosu Maryi, doszło teraz jej pytanie. Maryjo, uwielbiam śpiewać ci piosenki, ale czy jesteś pewna, że mam zaśpiewać właśnie tę? Po chwili dziewczyna najwyraźniej zdecydowała się spełnić prośbę Maryi, bo zaśpiewała piosenkę. Przyszłam z nieba na próżno. Ludzie są niewdzięczni. Wcale mnie nie kochają. Przyszłam z nieba na próżno. Na próżno porzuciłam dobra niebieskie. Serce smutek wypełnia. Moje dziecko, okaż mi miłość. Kochasz mnie przecież, więc zbliż się do mego serca. Po zakończeniu śpiewu. Maryjo, ty wciąż płaczesz? Dlaczego? Pamiętasz, jak obiecałaś, że dasz mi wszystko, co poproszę? Więc proszę cię teraz, przestań płakać. Minuty mijały w ciszy. Wizjonerka słuchała słów Maryi. Potem dziewczyna powiedziała. Tak, Maryjo, powtórzę wszystko to, jak chcesz. Ludziom na ziemi mówisz trzykrotnie. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Tak, Maryjo, powtarzam im to, co mi powiedziałaś, że widziałaś, jak wiele zła dzieje się na świecie i przyszłaś, aby nas ratować, a my nie chcieliśmy cię słuchać. Wiecie dobrze o tym, że ludzie nie usłuchali tego orędzia. Krótko potem wybuchła jedna z najbardziej krwawych i okrutnych rzezi XX wieku w Afryce. Plemiona Tutsi i Hutu wyrżnęły się wręcz w straszliwej, okrutnej wojnie. Jest wielkie niebezpieczeństwo przyjmowania Maryi na sposób emocjonalny, tylko uczuciowy, bez wchodzenia w głąb relacji. Bardzo często jest tak, że to przyjmowanie uczuciowe i emocjonalne relacji z nią kończy się w momencie, w którym ona zaprasza cię do głębi relacji z sobą. Kiedy zaczyna dzielić się swoim bólem, swoim cierpieniem, tym, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja na świecie, jak bardzo szatan niszczy, dosłownie niszczy rasę ludzi obecnie. I kiedy prosi cię o pomoc, kiedy prosi cię o wyrzeczenie, o umartwienie, o wynagradzanie za grzech, o pokutę, wtedy już ludzie się wycofują. Mamy to, że chcemy żyć lekko, łatwo, beztrosko i przyjemnie. I też chcemy często taką Ewangelię, łatwą, lekką, przyjemną, sympatyczną. Ale kiedy przychodzi naprawdę zmierzyć się w walce z ciemnością, z piekłem, z szatanem, wielu z nas się wycofuje. I tak naprawdę ona nie ma zbyt wielu wojowników, którzy ofiarowują siebie, całe swoje życie, oddają się jej całkowicie do walki o uratowanie rasy ludzi. Do walki o uratowanie od potępienia grzeszników. To zawsze będzie wiązać się z cierpieniem. To zawsze będzie wiązać się z bólem. Ale ona, uwierzcie, Matka Bolesna cierpiała jak nikt inny. Po swoim synu ona cierpiała najbardziej w historii ludzkości. Najbardziej. Wiedziała dokładnie, jakie cierpienia będzie musiała przejść w tym życiu. Zostało jej wszystko objawione. Powiedziała tak, zgadzam się na wszystko. Taka postawa zgadzania się na wszystko jest efektem nieprawdopodobnej miłości do każdego z nas. Matka Bolesna, którą przeszywa miecz boleści. Szczególnie pod krzyżem. Kiedy słyszy słowa, oto Syn Twój. I ona wie o tym bardzo dobrze, że tu nie chodzi tylko o Jana, którego Jezus daje jej z krzyża jako syna.
że tu chodzi o to, że cała ludzkość staje się jej dziećmi, a pierwszymi dziećmi, które ma przyjąć do swojego serca, są Kaci i syna, którzy teraz mordują go na krzyżu. Pomyśl, mamo. Spróbuj sobie wyobrazić, co byś czuła, gdyby twoje dziecko skatowane na krzyżu było przybijane trzema gwoźmi. Ludzie by się śmieli, drwili, błaźnili, robiliby najgorsze rzeczy z nienawiścią do twojego dziecka, a ty masz teraz wziąć ich do serca, tych katów twojego dziecka i kochać. I kochać tak, jak kocha on, wisząc na krzyżu. Wiecie dobrze o tym, że łatwiej jest nosić swoje osobiste cierpienie, niż nosić cierpienie tego, kogo bardzo kochamy. A Maryja, jak nikt w historii ludzkości, tak bardzo kochała Jezusa, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Więc jak musiało boleć go, jej, jego cierpienie, jego męka, jego krzyżowanie. Dlatego jest współodkupicielką, bo nikt inny nie przeżył takiego współcierpienia z Jezusem jak ona. Nikt inny. Jej wrażliwość serca jest nieprawdopodobna. Dlatego przeżywała w sposób nieprawdopodobny cierpienie swojego syna. Wiecie, że nawet demony nie mogą sobie z tym poradzić? Kiedyś w czasie egzorcyzmu powiedzieli tak. Jej serce jest naszym bólem. Im bardziej przybijaliśmy jej serce, tym bardziej było żywe. Im bardziej jej miażdżyliśmy, tym bardziej ona miażdżyła nas. Im bardziej ona cierpiała, tym bardziej my cierpieliśmy. My chcieliśmy się cieszyć, a ona zabijała nas swoim płaczem. Jej łzy są ogniem, który nas zabija. Ludzie pomogli mi wbić w jej serce miliony cierni. Tak, wy pomogliście mi wbić te wszystkie ciernie, wy mi pomogliście. Ale im więcej cierni, tym więcej miała siły. Im więcej krwi, tym więcej władzy. Im więcej bólu, tym więcej chwały. Wasze grzechy przekształciły się w chwałę, ponieważ tyle samo dusz poświęciło się jej, aby je okupić. Każda dusza, która oddaje się jej, powoduje, że wychodzi jeden cierń z jej serca. A każdy wychodzący cierń z jej serca powoduje sum ognia w naszym mózgu. My ich bijemy, tych, co się jej oddają. My ich uderzamy, my ich palimy, my ich rozszarpujemy. A oni padają na kolana do modlitwy. Ta tortura nigdy się nie skończy. Ta tortura nigdy się nie skończy. Jest ich zbyt wielu, jest ich zbyt wielu. Ilu bezrozumnych oddaje się jej i nie czeka na nic innego, jak tylko by umrzeć dla niej i dla jej syna. Zobacz, jakie świadectwo demonów. Co to znaczy oddać się jej? Przeczytam jeszcze jedno, bo to jest też wstrząsające. Kiedy demony powiedziały tak. Wy myślicie, że ona jest tam w górze, ale ona nie jest w górze. Ona jest przy was, pękarty, pękarty. Czym sobie zasłużyliście, by mieć ją tak blisko, co? A gdy umieracie, ona jest tam i czeka na waszą myśl, na drgnienie waszego serca ku dobru, wasze wezwanie tamtego góry. Ona tam jest i czeka na was z otwartym sercem matki. Czy ty wiesz, co to znaczy matka Klecho? Matka patrzy czule na wszystkie swoje dzieci. Uczy ich dobra oraz zachęca do jego czynienia i płacze. Płacze, jeśli dziecko jej nie słucha. Ponieważ wie, że ja je dopadnę. Jeśli jej nie słucha, to ja je dopadnę. Własnymi rękoma, mówił dalej,
Własnymi rękoma pieści każde dziecko, kocha każde ze swoich dzieci, zwłaszcza te, które czynią zło, zwłaszcza te, które grzeszą i są ze mną. Ona je głaszcze i sprawia mi ból, ból. Głaszcze je wszystkie i płacze. I łzy te jaśniejące, wspaniałe łzy płyną po tym obliczu. I on, ten tam u góry, nie może powiedzieć jej, nie może powiedzieć jej na jej prośby nie. Jej dłonie, jej tak słodkie, tak świeże dłonie dla nas są rozżarzone. Jej dłonie za każdym razem, gdy dotykają każdego z was, niszczą jednego z nas. Jeśli wiedziałbyś, Klecho, ile kosztuje mnie powiedzenie tego, co mówię. A jej płaszcz, jaki on sprawia mi ból. Pod tym płaszczem to już jest mój koniec. Kochani, przepraszam, że tak długo, ale ten temat jest niesłychanie ważny. Ponieważ ona szuka bardzo, z wielkim zatroskaniem, z wielkim pragnieniem, z drżeniem serca, czy znajdzie kogoś, kto jej się odda nie tylko na to, żeby było w życiu lekko, łatwo i przyjemnie, żeby wszystko mu wyprosiła na ziemi, ale czy odda się do największej walki pomiędzy Królestwem Ciemności a Królestwem Światła, która będzie boleć i będą rany i będzie cierpienie. Ale chwała Twoja w niebie będzie nieprawdopodobna. Wdzięczność i radość Boga będzie nieskończone. Tutaj trochę poboli, ale wieczne szczęście przed Tobą, jeśli chcesz. Będziemy po mszy świętej modlić się o uzdrowienie, ale będziemy prosić też, aby oddać jej każdą chwilę naszego cierpienia, aby ona mogła konsekrować cierpienie, łącząc je z cierpieniem Jezusa, ze swoim cierpieniem i ofiarować to cierpienie Ojcu za zbawienie świata, za uratowanie największych grzeszników, żeby nikt się nie potępił. Amen.